Moja pasja do rakiet zrodziła się w trakcie studiów w Wojskowej Akademii Technicznej podczas zajęć z lotniczych pocisków rakietowych oraz podczas warsztatów rakietowych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Rakietowe. Przedział awioniczny jest sercem i mózgiem rakiety. To w nim zabudowane są redundantne układy elektroniczne odpowiedzialne za wyzwolenie dwóch niezależnych układów pirotechniczno-pneumatycznych odpowiedzialnych za wyrzucenie spadochronów na odpowiednich wysokościach. Spadochron hamujący wyzwalany jest na pułapie, kiedy prędkość rakiety jest najniższa, a następnie na wysokości 300 metrów wyzwalany jest spadochron główny. Zazwyczaj do rozdzielania korpusów stosuje się ładunki pirotechniczne, ale w tym projekcie zostały wykorzystane autorskie pirotechniczno-pneumatyczne mechanizmy wyzwalania spadochronów, wykorzystujące naboje na dwutlenek węgla. Jednym z największych wyzwań konstrukcyjnych ze względu na skomplikowaną geometrię bryły było wykonanie głowicy rakiety z laminatu szklano-epoksydowego. W tym celu na drukarce 3D została wydrukowana dwuczęściowa skręcana forma. Po wykonaniu laminatu niezwykle trudnym było osiowe dopasowanie elementów drukowanych wklejonych w korpus głowicy oraz zainstalowanie aluminiowego noska. Jak sami widzieliście na początku filmu, rakieta wykonała w pełni udany lot podczas lotów rakiet eksperymentalnych na poligonie w Drawsku Pomorskim, czego wymierną korzyścią było uzyskanie licencji startowej drugiej klasy rakiet dużej mocy nadawanej przez Polskie Towarzystwo Rakietowe. Tydzień po wykonaniu lotu eksperymentalnego skonstruowanej rakiety wziąłem udział w konferencji naukowej VIVAT, gdzie zająłem pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy referat. W ubiegłym tygodniu miałem przyjemność prezentować wyniki swoich prac na konferencji międzynarodowej CERC, gdzie zająłem drugie miejsce. Cieszę się, że mogłem podzielić się z Wami efektami mojej pracy magisterskiej. Nazywam się Artur Kosiński, jestem studentem lotnictwa i kosmonautyki na Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej.